Hejka, kochani, zapraszam Was serdecznie na czat make-up. Będziemy dzisiaj sobie tutaj testować kilka nowości z takich drogeryjnych marek po prostu. Powiem Wam, że ostatnio no, dużo się pojawiło w sklepach i internetowych, i stacjonarnych właśnie, jeżeli chodzi o takie przystępne cenowo marki. Także jestem bardzo ciekawa, jak będą wypadały te produkty. Nie kupuję wszystkiego, no bo powiem Wam, że ja ostatnio się bardzo taka selektywnie wybiórcza zrobiłam i kupuję tylko to, co naprawdę mnie zachęci. I bardzo dobrze się z tym czuję, także nie przyciągam i lecimy już z produktami. Większość będą to produkty, których jeszcze nie używałam. Na twarzy mam tylko swoją pielęgnację i zaczniemy od takiego produktu, w sumie nie wiem co to jest do końca. Jest to produkt marki Essence. Hydro Hero 24-godzinne nawilżenie i Tinted Cream, czyli jakiś taki barwiony produkt jest to. Tutaj mamy na szczęście też po polsku opis. Krem nawilżający, przyciemniany. Ok. Zapewniający komfortowe, długotrwałe krycie, lekka konsystencja i zawartość kwasu hialuronowego zapewnia naturalny, świeży wygląd. Paleta ocieni. Może było odcieni, nie wiem, ale jest napisane odcieni. Od lekkiego do średniego krycia. Formuła nie zawiera substancji zapachowych, alkoholu, silikonów ani oleju. Czyli okej, to jest spoko. SPF 15. Mam tutaj 30 ml produktu. Tak wygląda właśnie ten produkt. Mi się wydaje, że to ma być coś takiego właśnie wzorowanego na jakiś właśnie taki krem koloryzujący, coś takiego, bo tutaj myślę, że nie jest to żaden BB cream, bo tutaj właśnie nic nie jest napisane, inaczej chyba by było po prostu krem BB czy coś takiego. Ja mam odcień 05 Natural Ivory i powiem Wam, że no tak wygląda ten odcień. Zobaczymy, czy... O, to on jest mega rzadki, a wydaje mi się, że tutaj krycie będzie też bardzo znikome. Także tak, kochani, na pół twarzy myślę, że nałożę ten produkt gąbeczką, bo jestem ciekawa, czy gąbeczka nie będzie zjadać tego produktu, a na drugą stronę po prostu nałożę ten produkt pędzlem, no bo chcę zobaczyć, jak to krycie będzie się zachowywało tutaj. Dobra, no to sobie teraz trochę więcej wycisnę. Jestem ciekawa, czy on nie będzie ciemniał ten odcień. Z tego, co widzę... Nie, chyba nie ciemnieje. Dobra, nałożę sobie tak. Biorę teraz gąbeczkę i lecimy. Ten produkt znika po prostu. Znika i bardzo zostaje tutaj wchłoniony przez gąbkę i wydaje mi się, że ja go po prostu jednak będę nakładała pędzlem. Ze względu na to, no po prostu widzimy, że gąbeczka nic tutaj nie daje, nic nie pomaga. Zobaczymy, czy pędzel sobie lepiej poradzi. Dobra, widzę, że pędzlem rzeczywiście jest troszkę lepiej. To jest naprawdę mega lekki produkt. Myślę, że ten produkt będzie się super sprawdzał u osób, które nie potrzebują krycia, powiedziałabym żadnego, tylko chcą ujednolicenia cery. No bo tak jak widzimy, ten produkt nie kryje, bym powiedziała. Ale powiem Wam, że wydaje mi się, że on mi teraz tutaj jakieś takie pomarańczowe smugi robi, czy nie? Nie wiem, co o tym sądzić. Dobra, dołożę go jeszcze może troszkę. Tak mam wrażenie, że używając tego podkładu, to polega to wszystko na tym, że się go po prostu ciągle dokłada. Wydaje mi się, że on się też nie daje wcale jakoś ładnie dołożyć, bo mam wrażenie ciągle, że jakieś smugi robi. No tutaj mam ewidentnie łatę, z którą nic nie mogę zrobić. Ja już wiem, że to będzie bubel. Ja już wiem, że to będzie taka tragedia, że ja po prostu no nie dam rady zrobić dzisiaj nawet testu trwałości tego produktu, bo ja już widzę, że to będzie katastrofa. Katastrofa? O, wygląda okropnie. Nie, wiecie co, ja po prostu zmyję to, bo zobaczcie, jak on wygląda tylko nosa. Nie. Nic z tego nie będzie. Naprawdę powiem Wam, że nawet dalej nie mam ochoty testować tego produktu, bo wiem, że no, nic z tego dobrego nie wyniknie.
porażka. I w ogóle wydaje mi się, że w ogóle zaczęło oksydować tutaj. Nie wiem, czy widzicie, że taki pomarańczowy się robi nagle. Halo! I powiem Wam, kochani, że wiem, że na pewno to nie jest też wina mojej pielęgnacji, bo ja dzisiaj mam tylko właśnie krem z Clinique, taki lotion, i on się szybko wchłonął, i on jest, nie pozostawia żadnego tłustego filmu, absolutnie nie roluje się nic takiego, więc ja naprawdę dziękuję temu produktowi i zmywam teraz to wszystko. Okej, kochani, zmyłam ten makijaż, powiem Wam, że okropny było to, co mi ten produkt zrobił na twarzy, w ogóle... Nie rozumiem koncepcji, w ogóle wydaje mi się jakoś to wszystko takie niedopracowane. Nałożę sobie teraz podkład z Glam Shopu, to jest klasyk, ten zwykły w odcieniu 02, oliwka 02, jakoś tak, bo wiem, że ten produkt na pewno będzie dobrze wyglądał na mojej twarzy. Okej, kochani, podkład mam już nałożony i powiem Wam, tak powinien wyglądać produkt na twarzy. Ładnie, może nie ma jakiegoś mega krycia. I ten produkt z SS też nie obiecywał super krycia, ale był jakiś okropny w ogóle. Dobra, jakoś dalej nie mogę tego, tak, że tak powiem, przeżyć, przetrawić i tak dalej, ale dobra, lecimy dalej. Dobra, podkład mam nałożony, więc dzisiaj będziemy sobie też testować po raz pierwszy korektor z Maybelline. To jest Super Stay Active Wear. Powiem Wam, że bardzo fajne opakowanie ma takie produkt. Zobaczcie. Takie kwadratowe, troszkę jakby wypukłe. Ja mam odcień 15, cokolwiek to znaczy, bo chyba nie ma tutaj jakiejś innej nazwy. Zobaczcie, jaką dziwną ma taką wygiętą szpatułkę, aplikator, coś takiego. Dobra. No, odcień wydaje mi się trochę być za żółty dla mnie. Bardzo mało nabiera ten aplikator produktu, mega malutko. A w ogóle, co ten produkt ma robić? Też nie jest napisane, więc troszkę słabo. Jest taki bardzo wodnisty w swojej konsystencji. Z tego, co przed chwilą przeczytałam, to on ma być też mocno kryjący. No dobra, ładnie wygląda pod oczami, rzeczywiście ładnie. Jest bardzo taki leciutki. Taki jak barwiona woda, coś takiego. Ładnie wygląda. Puder pod oczy to Claressa dzisiaj. Ten rozświetlający, standardowy mój puder. W sumie na zmianę go używam z tym Variet. Okej. I teraz sobie jeszcze przypudruję twarz. I twarz przypudruję puderem z Claressy Blur. Bardzo lubię ten puder, naprawdę świetny puder, jeżeli ktoś szuka fajnego, wygładzającego, takiego zmiękczającego pudru, to powiem Wam śmiało, śmiało kupować, bo genialny jest ten puder. Ja bym tylko zmieniła jego zapach, bo jest taki mega mydlany, taki różany, o, powiem Wam, nawet nie mydlany, różany, bo to jest rzeczywiście taki zapach róży, a ja nie lubię akurat róży, no ale puder... Lubię, więc go używam. Jeżeli chodzi o brwi, no to ja mam permanentne brwi, więc użyję sobie tylko maskary z Catrice. To jest Volume and Lift Brow Mascara w odcieniu 030. Powiem Wam, że dzisiaj tutaj akurat w tym chat make-upy to mam taki... Miszmasz przeróżnych właśnie produktów, bo bardzo różne marki się tutaj pojawiają. Mamy Maybelline, Essence, które było niewypałem, Catrice. I myślę, że teraz zacznę od makijażu też twarzy dalej. I mam tutaj też produkt, jest to nowość z Essence, Sunkissed by the Light, coś takiego. Jest to Illuminating Powder, czyli rozświetlający puder. Tutaj zamysł był, że jest to bronzer i rozświetlacz, ale powiem Wam, że ja sobie próbowałam trochę to tak zeswatchować i generalnie jak to się tak razem chce używać, to wychodzi z tego taki mega brązowy rozświetlacz, aczkolwiek ten sam brązowy odcień jest naprawdę bardzo ładny, tylko że go się nie da nabrać, tak żeby nie nabierać tego rozświetlającego. No ale zobaczymy. Boję się trochę, boję się. Może zacznę od czoła. O kurczę, widzicie? To jest po prostu rozświetlacz.
No, szkoda, bo myślałam, że może troszkę inaczej się będzie sprawdzał ten produkt. W ogóle, no myślę, że on, ten produkt jedynie na jakieś opalone ciało, to tak. To wtedy bardzo ładnie by wyglądał, bo widzicie, on się ładnie blenduje. Nie robi żadnych plam, co też jest bardzo fajne. No, tu go też nałożę, ale myślę, że zaraz i tak polecę z jakimś matowym bronzerem. Generalnie produkt fajny, tylko właśnie taki jako dodatek bym powiedziała do makijażu na matowy bronzer, o w ten sposób. Widzicie? On mega się błyszczy, no ładny daje ten blask taki na twarzy, ale nie jako bronzer, nie jako bronzer, jako rozświetlający produkt, brązujący, coś takiego. To tak, ale niestety nie samodzielnie na twarz, chyba że dla osób z ciemną karnacją, no to myślę, że ładnie to wyglądało to. Dołożę sobie teraz mojego ulubionego bronzera z Kiko, tutaj na dół. Tak jakby pod ten rozświetlający bronzer. No, trochę się świecę, no ale cóż. Powiem, że nawet jakoś to mega tragicznie nie wygląda. No, jestem mega rozświetlona, to prawda. Jeżeli chodzi o róż, to taka moja nowa zdobycz. Jest to róż z Wet n Wild. On się nazywa Blooming. I chyba ma tylko jeden odcień, bo z tego co widziałam był tylko jeden i bardzo spodoba mi się jego odcień. On jest taki lekko rozświetlający, ale taki chłodny, zobaczcie. Dosyć niezłą ma pigmentację. No, świecę się jak nie powiem co. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to będzie to rozświetlacz z Kiko. Jest to Holiday Fable i jest to jakaś tam limitowana kolekcja. Powiem, że bardzo ładnie wygląda ten rozświetlacz w opakowaniu. Nie nakładam go jakoś mega dużo, bo ja już i tak się mega świecę, ale no spoko, ładnie, nie robię żadnych plam. Mam tutaj dwie nowe paletki z Essence. Jedna paletka nazywa się Welcome to Miami, a druga to jest po włosku Benefinity Aroma, tak. Coś takiego. I teraz Wam pokażę, jak te paletki w środku się prezentują. Mają one obie takie małe lusterka też. I paletka właśnie, ta Aroma w środku ma takie kolory. Bardzo ładnie, tak powiem Wam, no moja. Ja ostatnio lubię też właśnie te miętowe odcienie. A paletka Miami to już jest istnie taka kolorowa paleta. I powiem Wam, że myślę, że tę paletę zostawił sobie na jakiś letni makijaż, tak mi się wydaje, bo nam się bardziej kojarzy właśnie z takim latem, z wakacjami. A dzisiaj chyba pobawię się jednak tą paletą Romą, bo bardzo, bardzo podoba mi się ten miętowy odcień i ten zielony w sumie obok niego też. Jednak ta paleta poleci w ruch. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie również makijaż tą paletą na kanale. I dobra, fajnie, że tutaj mamy też beżowy cień. Także, no powiem Wam, że ja naprawdę dawno nie miałam w rękach cieni z Essence. Także zobaczymy. Nakładam najpierw ten beżowy, który jest naprawdę jasny. Tutaj, o, jest jasny, widoczny, czyli fajnie, fajnie. Fajnie, już się fajnie zapowiada. Bardzo ładnie wygląda i powiem Wam, że jak do tej pory on się nie pyli. Teraz będę nakładać ten taki brzoskwiniowy cień. Bardzo ładnie wygląda ten odcień. Następnie będę używała tego ciemnego zielonego. I tutaj zewnętrzny kącik go nałożę. Zobaczymy, jak on tutaj się wpasuje, jak się rozetrze, jak się nałoży. No, wydaje mi się, że póki co naprawdę nieźle to wygląda. Dobra, to lecę teraz z drugiej strony. Używam cały czas tego lustereczka właśnie z tej palety i naprawdę bardzo fajną jakość ma. I generalnie powiem Wam, że mi się z tymi cieniami naprawdę fajnie pracuje. Tak sobie dokładam troszkę tego zielonego, bo jestem ciekawa, czy on się da dołożyć. I powiem Wam, że naprawdę fajnie się go buduje. Naprawdę, naprawdę super. Okej, kochani, no to lecimy teraz z tym miętowym i jego będę nakładać
tutaj wewnętrzny kącik. Zobaczymy, jak mu się nałoży. No, jego pigmentacja nie jest jakaś mega zabójcza, ale jest widoczny, prawda? Jest widoczny, no. O, powiem wam, kurczę, fajne są te, ojej, fajne są te błyszczące cienie. Zobaczcie, tak się prezentują. Tutaj mam jeszcze jeden z boku, ale fajnie wyglądają te cienie. Powiem wam, że one są mega mięciutkie, naprawdę takie kremowe są te cienie. Nie spodziewałam się w ogóle, naprawdę absolutnie się nie spodziewałam po cieniach z Essence, że będą takie kremowe. Tak się zastanawiam, ale chyba jednak nic nie nałożę, jeżeli chodzi o środek, bo mi się naprawdę to mega podoba, jak to teraz wygląda. Ale wewnętrzny kącik na pewno coś damy. I jeżeli chodzi o dolną powiekę, no to zacznijmy od tego pomarańczowego cienia. Nakładam go tutaj i teraz biorę właśnie ten ciemnozielony i jego troszeczkę tutaj właśnie tak jakby, o tak nakładam. I no teraz jakiś błyszczący to na pewno pójdzie w ruch i wydaje mi się, że właśnie ten taki pomarańczowy, opalizujący odcień nałożę tutaj na dolną powiekę. Piękny odcień. Super się też bez bazy nakłada, naprawdę pięknie wygląda. Użyję jeszcze na ciemniejszego brązu też. Następnie biorę taki malutki pędzelek i nakładam ten błyszczący cień. Taki prawie biały, opalizujący właśnie tutaj. Troszkę mi się tutaj wysoko wyjechało. Ale powiem wam, że naprawdę fajne są te cienie. Ceny oczywiście pojawią się w opisie. I jeszcze kuśnię oczywiście, żeby zrobić najciemniejszym brązem kreskę. Zobaczymy, czy ona coś da tutaj właśnie wzdłuż mini rzęs. O! No, mi się wydaje, że nawet dużo dała. Bardzo ładny jest ten brąz, taki, taki czekoladowy, mocno czekoladowy. No, powiem wam, że podoba mi się, naprawdę mi się podoba ten makijaż dzisiaj. Jeszcze teraz nałożę sobie jakąś jasną kredkę na linię wodną i wydaje mi się, że dzisiaj to będzie żółty odcień, numerek 02, Pastel Tropics z Vibo. Wydaje mi się, że fajnie ożywi właśnie ten makijaż oczu. O, powiem wam, że bardzo mi się podoba. Jedyny cień, który widzę, że mi się osypał, to jest to ten ciemno-czekoladowy, który nakładałam tutaj wzdłuż linii rzęs, ze względu na to, że ja go bardzo dźgałam, naprawdę tym pędzelkiem, on jest dosyć sztywny i go sama dźgałam, ale reszta naprawdę zero osypu, możecie zobaczyć sami, że jedynie ten brązowy jest taki podźgany, a reszta nie. Nawet przyzwyczaiłam się już do tego mega błysku na policzkach, niech mu tam będzie. No i teraz został nam przedostatni element, czyli rzęsy. I mam tutaj nową maskarę z Maybelline, Colossal Curl Bounce Mascara. To jest jeszcze całkiem nowe opakowanie, więc muszę ją jakoś otworzyć. Dajcie mi chwilę, muszę zawalczyć z nożyczkami. Mam tę maskarę jakiś czas u siebie. Nie było okazji jej przetestować. O, naprawdę fajnie się ją trzyma, fajny design. Tak wygląda ta maskara. Powiem wam, że ja naprawdę lubię maskary z Maybelline. I tutaj mam 01 Very Black odcień. Ciekawa jestem szczoteczki. No, taka nie jest silikonowa, ale jest taka zwykła, bym powiedziała, troszeczkę wygięta. Ja też mam, powiem wam, lifting rzęs robiony w niedawnym czasie, więc no to może troszkę pomóc tej maskarze. Aczkolwiek naprawdę ma piękny taki czarny odcień. Powiem wam, że zauważyłam, że też mało tego tuszu się nabiera na tę szczoteczkę. I on nie jest jakiś mega mokry właśnie. A sami widzieliście, że go dopiero wyjęłam z opakowania. Okej, dobra, tak już to zostawię. Myślę, że nic więcej nie wykrzesam z tej maskary. Pierwsze wrażenia są takie,
No, jest spoko, tak bym powiedziała. Nie jest to jakieś mega wielkie wow, ale fajnie wygląda, fajnie. No to teraz mamy jeszcze pomadkę i tutaj mamy również pomadkę z Essence Hydra Matte Lipstick w odcieniu 401 Move. I tak wygląda ta pomadka. Chyba średnio mi dzisiaj będzie na makijażu pasować, no ale zobaczmy. Pachnie arbuzem, o. No, powiem wam, kochani, że akurat ten odcień pomadki to mi pasuje jak nie powiem co do czego. Niemniej jednak ona jest naprawdę mega komfortowa. Hydra Matte. Nie wiem, co to ma wspólnego z matem. Na razie matowa nie jest. Jest nawilżająca, to na pewno, ale czy się zrobi matowa? Nie wiem. Nie wiem. Na razie nie mam takich przypuszczeń. Powiem wam, że muszę nałożyć inną pomadkę, bo trochę mi się to gryzie, jak patrzę w lusterku. Jest naprawdę fajna, komfortowa ta pomadka. No ale matowa to ona nie jest. Nawilżająca jest, ale matowa nie jest. Nałożę sobie pomadkę z Eveline Variet. To jest zdecydowanie lepsza. Jest po prostu bardziej neutralna. O, widzicie? Od razu lepiej. Naprawdę od razu lepiej to wygląda. I kochani, króciutkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o cienie, jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się tak fajnej jakości w cieniach Essence. Także również mam wielkie nadzieje i oczekiwania odnośnie tej palety. Jeżeli chodzi o ten brązero-rozświetlacz, w sumie to puder rozświetlająco-brązujący, coś takiego. Fajny produkt, no nie dla mnie na to chwilę. Jakoś tam go trochę okiełznałam, dałam radę, ale powiem Wam, że jest to produkt dla mnie jedynie w momentach, gdy mam naprawdę taką mocno, mocno opaleniznę. Jeżeli chodzi o pomadkę, no to miałam ją przez chwilę na ustach, bo ten odcień trochę mi się gryzł. Niemniej jednak to, co już zdążyłam zauważyć, jest naprawdę mega komfortowa, mega nawilżająca, aczkolwiek matu nie zauważyłam. Jeżeli chodzi o ten tusz, no to wiecie, użyłam go dopiero pierwszy raz, nie mogłam go za bardzo wyczuć, będę go dalej jeszcze testować. Nie jest kiepski, nie jest jakiś wow, na razie to takie miano średniaczka ma u mnie, tak wam powiem. No i jeszcze mam tutaj ten korektor z Maybelline, troszkę za ciemny dla mnie odcień, ale powiem wam, jakoś tam się koniec końców wpasował. Bardzo ma taką leciutką, cieniutką konsystencję, fajnie wygląda pod oczami, nie wchodzi w załamania, ale krycie ma też takie, no średnie, takie bardzo średnie bym powiedziała. No i mega wielki bubel, chyba nie muszę Wam już tego komentować, moi kochani. No to naprawdę, ja tego produktu nawet nikomu nie oddam, ja go po prostu wyrzucę, bo no szkoda, a myślałam, że może jednak będzie fajny, może jednak fajnie się sprawdzi, może jednak będzie to produkt taki do okiełznania, że tak powiem, no ale nie, niestety. Aha, jeszcze chyba został ten różek. No powiem Wam, że różek naprawdę bardzo przyjemny. Nawet nie wiem, czy ta seria jest dostępna w Polsce. Ja go kupiłam tutaj u nas po prostu w jakiejś lokalnej drogerii, bo mi się bardzo spodobał właśnie odcień tego różu. I powiem Wam, że generalnie Wet n Wild ma naprawdę bardzo fajne kosmetyki. Okej, kochani, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podoba Wam się makijaż, dajcie koniecznie znać, co sądzicie. Widzimy się na pewno w następnym odcinku. Dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście teraz jakieś testy, czy bardziej takie pogadanki, może jakieś Q&A, bo jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, Waszych opinii. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze i widzimy się w następnym filmiku. Hej!